Dorota Skakuj, pracuję w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu na przykładzie muzealnych zdjęć, jak zmieniał się Biłgoraj w czasie II wojny światowej, ponieważ te zmiany były bardzo duże. Podówczas 70% substancji miasta, wszelkich budynków uległo zniszczeniu i to w przeciągu miesiąca. I później te zmiany na mieście łatwo było zauważyć. Oprócz zmian demograficznych, tak jak ubytek Żydów w Biłgoraju po II wojnie światowej, zmiana zabudowy miasta była zmianą niezwykle istotną i dzisiejszy temat wystąpienia temu jest poświęcony. Co zmianach, jakie nastąpiły w zabudowie naszego miasta, w jego substancji materialnej, należy zacząć oczywiście od rynku. Dzisiaj ten teren nazywamy Placem Wolności. Dzisiaj ten teren ulega kolejnej modyfikacji, rewitalizacji. Natomiast 100 lat temu rynek miasta wyglądał właśnie tak, jak widzimy tutaj na zdjęciu, z takimi typowymi małymi domkami drewnianymi i z rynkiem porośniętym trawą, na którym odbywały się do lat 70. ubiegłego wieku targi i jarmarki. Takie targi i jarmarki odbywały się także w latach II wojny światowej. To tutaj na tym terenie handlowali chłopi, przyjeżdżali z okolicznych miejscowości, by sprzedawać to, co jeszcze mogli sprzedać, co im pozostawało, żeby zarobić chociażby pieniądze na podatki. Zdjęcie, które teraz widzimy, przedstawia rynek miasta w okresie międzywojennym. Widok podstawowy, który tutaj mamy, to jest widok na Pierzeję Zachodnią. W tle warto zwrócić uwagę, widzimy dzisiejszą ulicę Lubelską z mostem pobudowanym w roku 1930. I w tle widzimy też synagogę biłgorajską, budynek, który uległ zniszczeniu w latach II wojny światowej. A samo zdjęcie jest zrobione z wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kolejne zdjęcie, które widzimy, to widok rynku, ale już zniszczonego w czasie II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Przypomnijmy, że Biłgoraj wtedy dwa razy się palił, dwa razy był bombardowany. Wskutek tego zniszczeniu uległo około 70% budynków w mieście. Natomiast zniszczeniu uległ także kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i całe miasto to były po prostu same gruzy. Kolejne zdjęcie to również zdjęcie wykonane z widoku, widok z kościoła Wniebowzięcia. Natomiast ono jest interesujące, bo pokazuje już rynek miasta po zniszczeniach we wrześniu 1939 roku. W tle mamy budynek synagogi, który tutaj widzimy, jeszcze może w 1939 roku albo w 1940. W tle widzimy również właśnie most na rzece Białej Ładzie, żebyśmy mogli sobie to wszystko ładnie umiejscowić. I kilka budynków na rynku, które również zostały rozebrane. Zachowały się w zasadzie tylko dwa budynki przy ulicy Kościuszki z roku 1930. One do dzisiaj istnieją. Natomiast wszystkie inne budynki w rynku miasta uległy zniszczeniu. I żeby nie być gołosłownym, tu widzimy właśnie te dwa zachowane małe budynki wzdłuż ulicy Kościuszki, dzisiejszej ulicy Kościuszki. Kiedyś ta ulica nazywała się przed wojną Tarnogrodzką, w czasie II wojny światowej nosiła nazwę ulicy Głównej. Ale widzimy, jak miasto zostało zniszczone. Centrum miasta praktycznie jest puste. I kolejne zdjęcie pokazujące już rynek miasta. Zdjęcie prawdopodobnie z II wojny światowej, ale nie ma konkretnej daty jego utworzenia. Natomiast nie ma już na tym zdjęciu budynku synagogi. Nie ma też na tym zdjęciu tych dwóch budynków, które były wcześniej, w których znajdował się chociażby magistrat, w którym były sklepy miejskie.
to wszystko już uległo rozebraniu, tych budynków już nie ma. I kolejne zdjęcie przedstawiające rynek miasta, potwierdzające powyższe. Po prostu pokazujemy, że mimo wszystko życie dalej się toczyło. Na rynek miasta przyjeżdżali ludzie z okolicy, tutaj sobie zostawiali wóz, zostawiali konia, szli załatwiać swoje sprawy. Ale to, co uderza, to pustka. Jeżeli patrzymy na Pierzeję Zachodnią, tak jak tutaj widzimy, to tam nie ma praktycznie nic. Jest po prostu pusto. Nie ma żadnych budynków. Wszystko uległo likwidacji. W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku zniszczeniu uległ także kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Spaliły się wieże, spalił się dach, spaliło się całe wnętrze. Tu na zdjęciu widzimy jeszcze kościół z okresu międzywojennego, który jest jeszcze niezniszczony. Możemy go tutaj podziwiać, jak wyglądał, z innym frontonem niż dzisiaj mamy. Natomiast kolejne zdjęcia przedstawiają już właśnie zniszczenia kościoła. Zniszczeniu uległ właśnie dach, zniszczeniu uległo wnętrze i widzimy to tutaj na tych kolejnych zdjęciach. Widzimy morze ruin naokoło, widzimy jak to się wszystko zmieniało. Ciekawe jest zdjęcie, które w tej chwili możemy zobaczyć. Pokazuje ono bowiem kobietę, która trzyma w rękach bukiet kwiatów, prawdopodobnie z okazji święta Matki Boskiej Zielnej. A więc pokazuje, że w kościele tym, mimo tego, że był zniszczony, mimo tego, że brakowało w nim dachu, że wyposażenie, wnętrze całe było spalone, tutaj nadal odbywały się nabożeństwa, odbywały się wszelkiego rodzaju uroczystości kościelne. Chociażby dlatego, że drugi kościół w Biłgoraju, którym była cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego, a później kościół rektoralny, został z powrotem przejęty jako cerkiew dla ludności prawosławnej w czasie wojny i tam wszelkie uroczystości katolickie, kościelne nie mogły się odbywać. Patrząc z wieży kościoła w kierunku wschodnim, widzimy ulicę Zamojską. Kiedyś ta ulica wyglądała trochę inaczej, dlatego też, że była w niewielkim stopniu zabudowana, ale znajdował się na niej budynek, który w czasie II wojny światowej odegrał swoją istotną rolę. Chociażby dlatego, że tylko w 1943 roku dwa razy był atakowany przez partyzantów, a mowa tutaj o więzieniu w Biłgoraju, który znajdował się budynek ten, tutaj go mamy na zdjęciu. I jest to zdjęcie wykonane z wieży kościoła w Biłgoraju. Żeby sobie łatwo umiejscowić, gdzie to było, powiem tylko, że za tym budynkiem, który skądinąd do dzisiaj istnieje, w tym miejscu znajduje się dzisiaj rondo. Więc łatwo możemy sobie to miejsce zlokalizować. I tu mamy z bliska budynek więzienia w Biłgoraju. Tak jak już powiedziałam, partyzanci dwukrotnie w 1943 roku atakowali z powodzeniem ten budynek. Raz we wrześniu, drugi raz w grudniu i dwukrotnie w tymże roku oswobodzili więźniów, którzy tam w tym budynku byli przetrzymywani.
uświadomić, jak bardzo był Biłgoraj zniszczony w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku, warto zwrócić uwagę na kilka zdjęć pokazujących, jakie te budynki pozostały. Co my widzimy? W zasadzie same tylko kominy domów, natomiast wszystko to, co było drewniane, uległo zniszczeniu. Skalę zniszczeń Biłgoraja widzimy także na tym zdjęciu. Mianowicie, jak spojrzymy na nie, zobaczymy dzisiejszą ulicę 3 Maja i dzisiejszą 3 Maja i dzisiejszą ulicę Kościuszki. W tle mamy budynek kościoła Świętego Jerzego i to, co widzimy, czyli w zasadzie puste place, puste pole, uprzątnięte tereny, miejsca po budynkach, przecież musimy sobie uświadomić, że to było kiedyś centrum miasta. Tu również mamy podobne ujęcie do poprzedniego zdjęcia. W tle kościół pod wezwaniem Świętego Jerzego. I tu już bardziej, lepiej widzimy ulicę Kościuszki. Nawet widzimy tutaj kawałek, fragment rynku miasta. I to nam pokazuje, jak bardzo Biłgoraj w tym czasie był zniszczony. Kolejne ujęcia to ujęcia z ulic Biłgoraja. Ulica Kościuszki, to co widać doskonale na tym zdjęciu, to ulica pozbawiona bruku. Ulica, która jest w zasadzie pełna kałuż, pełna jakiegoś błota i na pierwszym planie spaceruje sobie, idzie jakaś kobieta ubrana typową w biłgorajską taką chustkę noszoną popularnie przez wszystkie kobiety, tak zwaną szalinówkę, która dawała dużo ciepła, która była bardzo popularna na naszym terenie. Ciekawe jest także to zdjęcie, dlatego że pokazuje mapę pomiędzy państwem niemieckim a Związkiem Radzieckim. I tutaj te białe, prawdopodobnie jakieś naklejone karteczki na tej mapie sugerują chyba w tym momencie ruchy wojsk niemieckich. Wiadomo, że przy takiej mapie często się mieszkańcy zatrzymywali, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na froncie niemiecko-rosyjskim. A więc jest to zdjęcie, które zostało wykonane w roku 1941 albo później. Na uwagę zasługuje także to zdjęcie, które w tej chwili widzimy. Jest na nim bowiem nie tylko budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Jerzego przy ulicy Kościuszki, to obecnie. Natomiast w czasie II wojny światowej pamiętajmy, że w tym budynku była przywrócona cerkiew prawosławna. Natomiast obok tego budynku, tutaj, jest tak zwany dom Batiuszki. Dom, w którym urzędował, mieszkał pop do I wojny światowej, a później w okresie międzywojennym była tutaj zarówno siedziba Nadleśnictwa Biłgorajskiego. Przez kilka lat mieszkał też w tym budynku jeden z biłgorajskich starostów. Natomiast w latach II wojny światowej była to pierwsza siedziba biłgorajskiego gestapo. I następne zdjęcie prezentujące coś, czego już w Biłgoraju dzisiaj nie ma. A więc widzimy na nim jedną z biłgorajskich studni. Studni, które zapewniały wodę mieszkańcom Biłgoraja, ale warto też przyjrzeć się na drobiazgi na tym zdjęciu. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie postaci, które występują na tym zdjęciu, są po prostu boso. I tak często mieszkający tutaj w Biłgoraju czy w okolicy ludzie po prostu przemieszczali się po mieście. Zdjęcie, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jest z lat 30. Przedstawia w zasadzie dzisiejszą ulicę Kościuszki, ale podówczas drogę pomiędzy Biłgorajem, który kończył się tutaj na budowanym budynku starostwa, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj się znajduje, a kościołem w Puszczy Solskiej, podówczas wsią pod Biłgorajem, a obecnie dzielnicą Biłgoraja. Puszcza Solska do Biłgoraja została przyłączona w roku 1954,
Zwróćcie Państwo uwagę, jak rzadka była w tym czasie zabudowa na tym terenie. I jeszcze kilka ujęć piłgorajskiego starostwa, budynku wybudowanego na początku lat 30. ubiegłego wieku. Budynku, który niestety spalił się w roku 1946. W latach II wojny wyglądał tak. Potwierdzeniem tego jest tablica z widocznym tutaj niemieckim symbolem. Natomiast zdjęcie z drugiej strony tego budynku prezentowało się w ten sposób. I najważniejszy dla nas budynek przy ulicy Kościuszki to budynek, w którym dzisiaj ma siedzibę Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. W czasie II wojny światowej miała tu miejsce siedziba żandarmerii niemieckiej. Jest to budynek, który uległ licznym zmianom. Nie ma dzisiaj żadnych balkoników. Została dobudowana także tylna część tego budynku. Niemniej jednak do odwiedzenia tego budynku w środku bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. Przy ulicy dzisiejszej Kościuszki, podwówczas głównej, mieściła się także siedziba Biłgorajskiej Elektrowni Miejskiej. Elektrowni, która w tym czasie dawała głównie oświetlenie na ulicach, ponieważ mało kto w domu miał elektryczne światło. Natomiast dzisiaj w tym budynku ma siedzibę Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego. I zwróćcie Państwo uwagę, co jest przed tym budynkiem. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby taki transport poruszał się po głównej ulicy miasta. Na dodatek ta ulica jest właśnie niewybrukowana. I jeszcze mamy tutaj parę ujęć właśnie dotyczących budynku elektrowni miejskiej. W roku 1944 w kwietniu Niemcy utworzyli przy ulicy Kościuszki, dzisiejszej ulicy Kościuszki, tak zwany obóz przejściowy. Obóz, przez który przeszło kilka tysięcy mieszkańców powiatu biłgorajskiego pomiędzy czerwcem a lipcem 1944 roku. W tej chwili na zdjęciu widzimy siedzibę biłgorajskiego gestapo, budynek, który został spalony przez wycofujących się Niemców. Właśnie w lipcu 1944 roku. I tu mamy kolejne ujęcie tego budynku. Natomiast tutaj na zdjęciu widzimy już teren obozu przejściowego. Obozu, który znajdował się pomiędzy budynkiem gestapo. Dla umiejscowienia sobie tego możemy zobaczyć. Ten budynek, on dzisiaj istnieje. Tu mamy ulicę Wandy Wacek-Wasilewskiej. W tle mamy widok na Kościół Wniebowzięcia. Natomiast naprzeciwko tego budynku vis-a-vis dzisiaj mamy budynek Sądu Rejonowego. I ujęcie z drugiej strony na obóz przejściowy. Możemy sobie zobaczyć tutaj, tak jakby dzisiaj patrząc od ulicy Ogrodowej. Dzisiejszej dzielnicy Puszcza Solska, podówczas wsi pod Biłgorajem. W tle mamy cmentarz w Puszczy Solskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo w tym czasie był to teren zadrzewiony. I sam kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. To, co ciekawe jest na tym zdjęciu, widać tutaj te małe, drobne plamki na samym budynku. Pokazują miejsce, że Kościół w 1939 roku był ostrzelany w czasie działań wojennych. I to są ślady po tych kulach, po ostrzelaniach. Tu natomiast mamy już ujęcie jak gdyby z boku kościoła. Ale to, co widzimy, to widzimy kobiety ubrane w sumie dość podobnie.
ubrane w czasie jednej z uroczystości kościelnych. I te zdjęcia pokazują, że życie takie normalne, codzienne, ale też świąteczne, normalnie toczyło się wokół kościoła i ludzie próbowali mimo trudnych czasów wojennych normalnie żyć. Inne ujęcie na kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, troszkę widok z dalsza, ale to, co jest na nim ciekawe, to studnia z żurawiem. Też widok już dzisiaj w Biłgoraju praktycznie nie do zobaczenia. Tym bardziej warto na to zdjęcie spojrzeć. Tu prawdopodobnie robił sobie zdjęcie żołnierz niemiecki, ale przy okazji mamy szeroką perspektywę. I jeszcze kilka ujęć kościoła w Puszczy Solskiej. I to, co ciekawe, to kilka slajdów, kolorowych slajdów wykonanych przez Edwarda Buczka z jakiejś uroczystości odpustowej, bo widzimy, że są niesione chorągwie, feretrony i jest jakaś uroczystość kościelna wokół, procesja wokół kościoła świętej Marii Magdaleny. Dzisiaj znajduje się dworzec autobusowy PKS-u. Kiedyś była stacja kolejki wąskotorowej, kolejki, którą można było przemieścić się z Biłgoraja do Zwierzyńca. Co prawda w tym czasie, w czasie II wojny światowej, jechało się ponad 2 godziny. Niemniej jednak można było tym transportem się poruszać, chociaż trzeba pamiętać, że ta kolejka często ulegała wykolejeniu, napadali też na nią często partyzanci. Tu akurat właśnie widzimy zdjęcie, na którym ta kolejka jak gdyby wypadła z szyn. To był widok naprawdę dość typowy. Z Biłgoraja ta kolejka wychodziła dzisiejszą ulicą Aleją 400-lecia. Od strony ulicy dzisiejszej Lubelskiej na centrum miasta, na rynek miasta. Tu widzimy na pierwszym planie niejako most wybudowany w roku 1930, most na Białej Ładzie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie rzeka Biała Łada jest praktycznie pozbawiona naokoło rosnących drzew. Natomiast w tle widzimy same ruiny centrum miasta. Kolejna ciekawostka z lat II wojny światowej, z lat okupacji, to zdjęcie z tabliczką informującą Niemców, że w Biłgoraju są choroby zakaźne. Takie choroby typu tyfus pojawiały się w Biłgoraju i w powiecie przez całą II wojnę światową, aczkolwiek nie możemy mówić o epidemii jako takiej. Natomiast Niemcy się tych chorób po prostu bali, stąd informacja mająca zwrócić im uwagę, że takie choroby miały miejsce. I zdjęcie już z okresu powojennego pokazujące, że naokoło rynku, na Placu Wolności dzisiejszym należało po prostu na nowo po wojnie ułożyć. Na tym zdjęciu widzimy Białą Ładę i kry na Białej Ładzie i dzieci, które bawią się, ślizgają w okolicy Młyna, tutaj dzisiejsze przy ulicy Czerwonego Krzyża, gdzie
typowo właśnie wykorzystywano rozlewisko wody, żeby w lecie pokąpać się w rzece, a w zimie właśnie można było poślizgać się tam na krach, poślizgać się na lodowisku, które tam się tworzyło. Stopień zniszczenia miasta doskonale widać na tej fotografii, która jest o tyle ważna, że pokazuje, że Biłgoraj, w zasadzie cały rynek miasta, całe centrum ówczesne, należało po wojnie odbudować na nowo. Dzisiaj mamy rewitalizację centrum. Natomiast i zarówno wtedy, jak i teraz mamy nadzieję, że Biłgoraj zmieni się na lepsze, że będzie można właśnie dobrze czuć się w naszym mieście, będzie można go podziwiać, jego urodę, bo ponad 400-letnia tradycja naszego miasta zachęca do tego, żeby w nim wypoczywać, ale też zapoznawać się z jego przeszłością, z jego historią, patrzeć na zmiany i niejako próbować się w tych zmianach odnajdywać. Żeby to lepiej zobaczyć, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziem Biłgorajskich w Biłgoraju, ale także do Zagrody Sitarskiej. Myślę, że w obu tych miejscach, które są placówkami Muzeum Ziem Biłgorajskich w Biłgoraju, przeszłość naszego regionu, przeszłość naszego miasta jest zawsze reprezentowana i do poznawania tej przeszłości serdecznie zachęcam.